Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kino Czas na luźny vlog, tak? Kolejny luźny vlog, ale najpierw wam coś pokażę. Tam, tararam, tam, tam, mamy miniaturkę z Magiki. Tylko, że białą, troszkę inną niż wy widzicie, ale to był... To była, że tak powiem, pierwsza wersja. Później się okazało, że ta czarna jest... lepsza. Wybaczcie mi momentowe lekkie zawieszenie, ale jestem niesamowicie zmęczona. Nie ukrywam, że to już sobie piwko strzeliłam. Jakoś tak dla luzu, dla relaksu. Ostatnio mam straszny problem z wysławianiem się. Ups. Chyba coś się dzieje. Myślisz, że coś się dzieje. Oh yeah. Słuchajcie, muszę się z wami podzielić czymś bardzo fajnym, czymś bardzo przyjemnym. Dzisiaj pewna osoba zwróciła mi uwagę, że wraca dawna kina. I to nie była osoba związana z YouTube'em w żaden sposób. Był to po prostu jeden z moich znajomych, jeden z moich przyjaciół, który po prostu po spotkaniu ze mną stwierdził, że wróciłam, że jest okej. W ogóle dzisiaj, powiem wam, że dzisiaj Maksym wyciągnął mnie na troszkę taki spacer po mieście. Będzie tam sobie w bibliotece, połaziliśmy tam po osiedlu. Ogólnie spędziliśmy sporo czasu razem. Coś, na co ja w ostatnim czasie bardzo często mówiłam nie. Na jakiekolwiek wyjście mówiłam nie. Po prostu zamykałam się momentami w domu i... No naprawdę, jak ze mną nie jest w porządku, to ja się tak troszkę zamykam, troszkę odcinam. I szczerze, zaczęło mi trochę właśnie brakować tych wyjść z Maksymem gdzieś tam. I jak dzisiaj do mnie zadzwonił... Znaczy, puścił mi sygnał, bo mam mało kasy na koncie. Więc ja, że mam do niego darmowe, to sobie mogę zadzwonić. I powiem wam, że było bardzo fajnie, naprawdę bardzo miło spędziłam czas. Jakoś tak, nie wiem, wszystko mi się teraz tak troszkę w jaśniejszych... Kurwa, w chuj, w jaśniejszych barwach pokazuje. Nawet jak są jakieś problemy, to mam takie wrażenie, że jestem sobie w stanie z tym poradzić. I powiem wam, że dzisiaj też tak naprawdę wróciłam do domu i odpaliłam Team Fortress. Tak po prostu odpaliłam Team Fortress, nie wrzucając, nie wiem, ogłoszeń na grupę. Nie wrzucając jakichś biuletynów czy czegoś. Odpaliłam Team Fortress tak, żeby sobie po prostu pograć. Po prostu na lajcie pograć. Troszkę mi tego brakowało, takiego grania w Team Fortress. Tak po prostu dla grania w Team Fortress. Nie jakieś nagrywanie, nie jakieś... Nie to, że użeranie się z widzami, nie myślcie o tym w ten sposób, ale po prostu czasem też potrzebuję spędzić troszkę czasu w grze, w gronie moich znajomych. Niekoniecznie w gronie osób, które gdzieś tam mnie oglądają. Chociaż jak wbije taka osoba do gry, to jest bardzo miło. Aczkolwiek czasem właśnie potrzebuję troszeczkę tutaj luzu. Mieliście w ogóle dostać dzisiaj w nocy luźny vlog, ale... Jakoś tak go nagrałam i stwierdziłam, że jest do dupy, że nie jest wcale luźny i w ogóle mi się nie podoba, więc go nie zobaczyliście. Powiem wam, że zauważam jedną ciekawą rzecz. Ostatnio częściej gadam do obiektywu niż do tego obok. Tego, do którego, w które teraz patrzę. Co moim zdaniem jest dobre, bo miałam z tym duży problem. Gdzieś to zawsze mi wzrok uciekał właśnie w miejsce, gdzie widzę swoje odbicie. Zresztą ja muszę widzieć, co ja dwa zrobię. Słuchajcie, właśnie chodzi o Team Fortress i chodzi o te luźne vlogi. Notabene bardzo dziękuję Michowi za miniaturkę, która mi się strasznie podoba, gdzie jest w niej taki mały smaczek, który, nie powiem, od razu mi się mordka uśmiechnęła, kto wyczai, ten będzie wiedział. Powiem wam, że takie właśnie vlogi na luzie, takie po prostu czasem siadałam, pierdoliłam do kamery bez sensu. Czy też takie właśnie granie w Team Fortress dla samego grania, nie wiem, nie nagrywając, nie patrząc na to, czy gdzieś tam są jacyś moi widzowie, czy ich nie ma. Ja też czasem, wbrew pozorom, potrzebuję od was chwili odpoczynku. Ja was bardzo kocham, bardzo lubię z wami grać, ale czasem właśnie potrzebuję też gry takiej stricte z moimi znajomymi, gdzie nikt mi nie truje dupy na zasadzie kina nagrywasz, kina nagrywasz, kina nie nagrywasz, o kina, kina. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, ale uwierzcie mi, że to momentami potrafi być męczące, bo ja sobie nie ukrywam, że bardzo cenię to moje granie w MW trójkę z wami. Ja już mam nawet w dupie tam wbijanie levela, po prostu sobie z wami gram. Jest mi z tym bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. I to sobie bardzo cenię.
A tutaj widzicie, mamy możliwość czasem właśnie zagrać razem, a czasem chcę po prostu zagrać sobie z jakimiś takimi randomowymi randomami, którzy nie mają ze mną nic wspólnego, którzy nie wiedzą, kim jest Kina, chociaż tak w sumie jak weszło na Team Fortress, to mnie tam chyba z 4 osoby czy 5 rozpoznało, że tak powiem, nie licząc moich znajomych. Ale słuchajcie, to właśnie, że gram w TF-a, że zaczynam robić luźne vlogi, to ja wam powiem, że to jest bardzo dobra oznaka. To jest oznaka tego, że wraca Kina, która była na samym początku, którą może troszkę mniej osób jeszcze wtedy oglądało, ale myślę, że za taką Kinę większość z was mnie pokochała, czyli za właśnie taką wyluzowaną, szczerą, która momentami jest suczowata, bo ja taka momentami jestem, zwłaszcza jak ktoś mi zajdzie za skórę, to wtedy na pewno taka jestem. A czasem po prostu miło, przyjemną i w ogóle cudowną. Och, ach, och. Wiecie, o co mi chodzi. Widzicie, ja zauważam tą różnicę i ja się cieszę, że taki nawraca, bo to jest dobry znak i dla mnie, i powinien być dobry znak dla was. I słuchajcie, powiem wam szczerze, jeszcze jedną sprawę sobie tutaj poruszę. Tak, wiem, że standardowo tutaj gadam długo, ale tutaj poruszam wiele tematów. Chciałbym wam powiedzieć coś na temat amnezji, na temat tego, co się dzieje pod amnezją, na ZDRG i w ogóle, i w ogóle. Słuchajcie, jeżeli chodzi o amnezję na ZDRG, tam jest zawsze więcej łapek w dół niż w górę. Ja już się do tego przyzwyczaiłam i mnie to wcale nie dziwi, bo ja wrzuciłam ten film specjalnie w nocy, żeby zaobserwować jedną rzecz. I uwierzcie mi, że jeszcze w nocy było 3 razy tyle łapek w dół, co w górę. I to się wszystko pojawiło 3 minuty po wrzuceniu filmu, więc tak naprawdę nikt go dobrze nie odpalił. Po prostu wszedł, dał łapkę w dół i wyszedł. Słuchajcie, ja się tam łapkami w żaden sposób nie przejmuję, tak samo jak ktoś mnie tam zjedzie w komentarzu, ja to mam w dupie. Natomiast bardzo cenię coś, co tam jestem, powiedzmy, w stanie bardziej zauważyć niż na swoim kanale, czyli to, że powiedzmy, że ten pierwszy odcinek tam pod względem jakości dźwięku była tragedia, jak i troszkę pod takim względem, ja wiem, ogólnie było. Pierwszy odcinek był tragiczny, umówmy się. Natomiast bardzo cenię osoby, które widzą to, że ja zwracam uwagę na te komentarze, że ja je czytam, że ja się w jakiś tam sposób do tego odnoszę, że coś zmieniam i że to, że oni konstruktywnie coś krytykują, to coś zmienia, to coś właśnie sprawia, że moje filmy są lepsze. To zauważyło parę osób, co mi dało nieukrywanie wielką radość. Tam też ktoś mi zarzucił na zasadzie takiej, że no tak, miałam w zeszłym tygodniu problem z oczami, to na ZDRG nie wrzuciłam, ale do siebie nagrywałam. Moja odpowiedź była prosta i krótka, że no, do siebie mogę sobie nagrać film w ciemnych okularach, ale nie, że do amnezji siedzę w ciemnym pomieszczeniu w ciemnych okularach i filmik byłby z dupy. Zresztą tam ktoś bardzo ładnie zaznaczył, że ja podobno nagrywam w przód. I to takie małe wyjaśnienie dla was, ja większość swoich serii nagrywam w przód. I tak jak powiedziałam, Alice ma już nagraną praktycznie do połowy maja. Ale na ZDRG nagrywam na bieżąco. Dlaczego? Dlatego, że tam często osoby są mi w stanie dać jakieś rady i ja po prostu chcę się do tych rad stosować, a żeby móc się do nich stosować, trzeba przeczytać komentarze pod filmem danym, także nie ma co wybiegać tutaj w przód. Dobra, to ja kończę to moje pierdolenie, bo już standardowo trwa lekko długo, no już prawie 9 minut. No cóż, ja mam nadzieję, że kolejny luźny vlog że wam się podobał i że te luźne vlogi naprawdę wam przypadną do gustu, tak jak mi one przypadły do gustu. I co? Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, Kina. Trzymajcie się. Cześć!